tu nauczymy się. Bałwan. To był mroźny, zimowy poranek. Ślimak Bartek zapukał do drzwi Basi. Chodźmy pozjeżdżać na moich sankach! Basia szybko założyła zimowy płaszczyk, czapkę, szalik i rękawiczki. Usiadła na sankach, a mały ślimak zaczął ją ciągnąć. Później śnieg przestał padać. Bartek i Basia cieszyli się zimowym słońcem. Zjechali ze stromej górki. Zobacz, jaki świetny bałwan! Zawołał Bartek. Orety! Wpadniemy na niego! Ale było już za późno. Sanki wpadły w bałwana, który stał na końcu górki. Skaleczyłaś się? Bartek zapytał Basię. Nie, ale zniszczyliśmy bałwana. Niestety, całkiem się przewrócił, powiedział Bartek. Zjem jego marchewkowy nos. Urządźmy bitwę na śnieżki. Mamy mnóstwo śniegu z bałwana. Basia i Bartek zaczęli ciskać w siebie śnieżkami. To była świetna zabawa. Wkrótce z bałwana prawie nic nie zostało. Wtedy pojawił się Baltazar i przywitał się z przyjaciółmi. Chcesz porzucać śnieżkami? Nie mam na to czasu. Przyniosłem garnek i szalik dla bałwana, którego wczoraj zbudowałem. Widzieliście go? Bartek i Basia spojrzeli na siebie. Orety! Szepnął Bartek. Baltazar szuka bałwana, którego zniszczyliśmy. Nie mieli odwagi powiedzieć Baltazarowi, że zniszczyli bałwana. Nie, nie widzieliśmy żadnego bałwana. Nigdzie go nie ma. Przyjaciołom zrobiło się przykro z powodu Baltazara. Nie płacz, powiedział wreszcie Bartek. Zbudujemy nowego. Dobrze, powiedział Baltazar, pociągając nosem. Basia zrobiła największą kulę, tę na samym dole. Baltazar zrobił środkową, czyli brzuszek bałwana. A Bartek zajął się najmniejszą kulą, czyli głową bałwana. Później Basia podniosła Bartka, żeby mógł włożyć głowę na miejsce. Bałwan był niemal skończony. Baltazar mógł wreszcie zawiązać pasiasty szalik wokół jego szyi. Bartek skoczył wysoko, żeby założyć bałwanowi garnek na głowę. Wygląda naprawdę wspaniale! Powiedział radośnie Baltazar. Baltazarze, musimy ci coś powiedzieć. To my zniszczyliśmy pierwszego bałwana. Wjechaliśmy w niego sankami, ale to był wypadek. Co? Wy to zrobiliście? Baltazar był bardzo zaskoczony, ale szybko wybaczył przyjaciołom. Ten bałwan wygląda dużo lepiej, zauważył. Chodźcie, zjedziemy razem na sankach. Bartek, Basia i Baltazar bawili się na śniegu aż do zmroku. Tym razem bardzo uważali na nowego bałwana. Dziś tu nauczymy się. Żółta Biedronka. Wiosna nareszcie przyszła. Biedronka Basia zdecydowała, że czas najwyższy zrobić porządek w ogródku. Z szafy wyjęła szpadel i grabie, a na głowę założyła śliczną czapeczkę. Ledwie wyszła z domu, gdy usłyszała, że ktoś jęczy.
Krzyś, masz złamane skrzydło! Zauważyła mała Biedronka. Słońce zaświeciło mi prosto w oczy i uderzyłem w drzewo. Bardzo mnie boli, odpowiedział kanarek. Wtedy pojawili się Bartek i Staś. Staś, pobiegnij po doktora Sowę. Krzyś złamał skrzydło, powiedziała Basia. Wkrótce przyleciał doktor Sowa. To bardzo poważne złamanie, powiedział z powagą. Delikatnie obwiązał bandażem złamane skrzydło kanarka. Wiesz, Basia, pewnego dnia powiedział Krzyś, na wyspie, z której pochodzę, też mieszka mała Biedronka. Naprawdę? Też jest czerwona w czarne kropki? Zapytała radośnie Basia. Jak ma na imię? Nazywa się Kasia. Nie jest czerwona, lecz żółta, ale kropki ma czarne, tak jak ty. Jest bardzo podobna do ciebie. Może polecisz ze mną do niej, gdy moje skrzydełko będzie zdrowe. To wspaniały pomysł. Czy Bartek może polecieć z nami? Oczywiście. Na moich plecach wystarczy miejsce dla was obojga. Kilka dni później doktor Sowa odwiedził rannego kanarka. Z radością stwierdził, że skrzydełko Krzysia jest jak nowe. Kanarek podziękował sobie za pomoc. Posadził Bartka i Basię na grzbiecie i poleciał na swoją wyspę. Wkrótce lecieli nad dużym jeziorem, na środku którego znajdowała się mała wyspa. Widzicie ją? Lecimy na tę wyspę. Moje gniazdo jest na czubku najwyższego drzewa. Trzymajcie się mocno, będziemy lądować. Krzyś wylądował idealnie. Bartek i Basia mogli zejść na ziemię. Nie złapiecie mnie! Zawołała Biedronka w pomarańczowej sukience. Krzyczała do małych pcheł, które ją goniły. Uważaj! Zawołała Basia, ale Biedronka wpadła na nią. Bardzo przepraszam, nie chciałam cię przewrócić. Nazywam się Kasia, a ty? Ty jesteś Kasia! Przylecieliśmy do ciebie! Jestem Basia! Pokonałam daleką drogę, żeby poznać moją kuzynkę. Kuzynkę? Zapytała Kasia z uśmiechem na ustach. Tak, ale masz czarne kropki, ale nie jesteś czerwona tak jak ja, tylko żółta. Masz rację, powiedziała żółta Biedronka. Chodź, pokażę ci mój domek, zaproponowała Kasia. Gdy tylko zobaczyli domek, Bartek i Basia zaczęli się śmiać. Mój domek wygląda tak samo, tylko że jest czerwony. Bartek, Basia i Kasia wybrali się na długi spacer po wyspie. Tam jest sosnowy las z małym strumikiem po środku. Sami zbudowaliśmy most, z dumą wyjaśniła Kasia. A co jest na środku łąki? Wygląda jak zjeżdżalnia. Bo to jest zjeżdżalnia, ale taka wyjątkowa. Chodźcie, pokażę wam. Czy ja też mogę zjechać? Oczywiście, że możesz. Za mną, powiedziała Kasia i zjechała na sam dół. Bartek, Basia i Kasia bawili się na zjeżdżalni, aż zaczęło robić się ciemno. Zrobiło się późno. Chodźcie, zabiorę was do domu, powiedział Krzyś. Basia i Kasia wymieniły się czapeczkami. Szczęśliwej drogi, życzyła im Kasia. Odwiedźcie mnie kiedyś. Było już bardzo późno, gdy Krzyś wylądował przed domkiem Basi. Księżyc świecił, a niebo pełne było błyszczących gwiazd. Dzień, dziś tu nauczymy się. Teatrzyk kukiełkowy. Pewnego słonecznego poranka Bartek mocno zapukał do drzwi Basi. Dziś występ teatrzyku kukiełkowego. Chodźmy powiedzieć o tym Matyldzie Jedkowi. Bartek i Basia dotarli najpierw do domu Matyldy. Obudź się, Matyldo! Pchły przygotowują teatrzyk kukiełkowy. Królewnę Śnieżkę! Mali przyjaciele następnie zatrzymali się przed domkiem Edka. Edek, wybierasz się z nami na przedstawienie? Ale Edek nie otworzył drzwi.
Edek, szybciej, bo się spóźnimy! Zawołał Bartek, ale odpowiedzi nadal nie było. Matylda delikatnie nacisnęła klamkę i wsunęła głowę do środka. Nadal jesteś w piżamie? Marudził Bartek. Ubieraj się i to szybko! Nigdzie nie idę. Mam pogryziony cały brzuszek, to strasznie spędzi. Szlochał Edek. Mogę zerknąć? Zapytała Basia. Nikt cię nie pogryzł. To ospa wietrzna. Mała Biedronka powiedziała swojemu choremu przyjacielowi. Nie ma się czego bać. Ja już chorowałam na ospę i cała byłam w kropkach. Polecę po doktora Sowę, powiedziała Basia. On będzie wiedział, co zrobić. Wkrótce przybył doktor Sowa i dobrze przyjrzał się Edkowi. To zdecydowanie ospa wietrzna. A ospa to choroba zakaźna. Obawiam się, że nie pójdziesz na przedstawienie. Zakaźna? Czy to znaczy, że Bartek, Basia i Matylda mogą się ode mnie zarazić? Nie martw się. Na ospę wietrzną choruje się tylko raz w życiu. Twoi przyjaciele mieli ją w zeszłym roku. Nie możesz się drapać. Będą kolejne przedstawienia Teatru Kukiełkowego, zapewnił przyjaciela Bartek. Nie martw się, wkrótce wyzdrowiejesz, uśmiechnęła się Basia. Basia, Bartek i Matylda pożegnali się z przyjacielem i szybko poszli zobaczyć teatrzyk. Przedstawienie zaczynało się już na łące. Aktorami było 5 pcheł. Wkrótce kurtyna się rozsunęła i zaczęło się przedstawienie. Przyjaciele obejrzeli przedstawienie, a po jego zakończeniu zaczęli głośno klaskać. Pchły wyszły zza sceny i ukłoniły się publiczności. Szkoda, że Edek nie mógł iść z nami, powiedziała ze smutkiem Basia. Przedstawienie na pewno by mu się spodobało. A może przygotujemy nasze dla niego? Nagle zaproponowała Basia. Basia, to świetny pomysł, powiedziała Matylda. Przyjaciele szybko zabrali się za przygotowania. Matylda narysowała krasnale, Basia królewnę Śnieżkę i księcia, a Bartek straszną królową. Następnie wycięli postacie i przykleili je do patyków. Gdy byli już gotowi, poszli do domu Edka i zapukali w okno. Mały Żuk otworzył je i wyjrzał na zewnątrz. Czas zacząć przedstawienie! Ogłosił Bartek i przyjaciele zaczęli występ. Powiedział Edek. Nikt nie ma lepszych przyjaciół. Doktor Sowa wrócił 10 dni później. Wszystkie kropki na brzuszku Edka zniknęły.